Kompania, baczność! Naganie, krok! Za mną! Marsz! Kompania, baczność! Na ramię, broń! Do nogi, broń! Kompania, spocz! Jak co roku, moi drodzy, przychodzimy tutaj do Zebrzydowic, naszego kościoła parafialnego, by oddać hołd, cześć tym, którzy bronili Śląska Cieszyńskiego. Chcemy dzisiaj za nich się modlić i pamiętać o tym, że w życiu najważniejsze jest dobro wspólne oprócz życia ludzkiego, że obrona wartości i wolności jest celem właśnie naszym. Dlatego będziemy polecać ich w naszej modlitwie, by Pan Bóg przebaczył im grzechy i by mogli cieszyć się w gronie zbawionych tą nagrodą, której jest życie wieczne. Wspominając tamte dni, trzeba głośno i wyraźnie mówić o tym, co się wtedy wydarzyło. Współcześnie nasze społeczności, zarówno polska, jak i czeska, mogą funkcjonować obok siebie i żyć w przyjaźni. I życzymy sobie, aby było tak dalej. Jednak nie uciekniemy od tego, że historia ludzkości, historia polsko-czeska była niekiedy krwawa i naznaczona ofiarami. Trzeba nam pamiętać o tych wydarzeniach, o ofiarze, o ofiarach ludzkich i modlić się nam trzeba jako spadkobiercą ich życia, żeby cieszyli się wieczną wolnością w ojczyźnie, ojczyźnie, do której wszyscy zmierzamy, tam w niebie u Boga, gdzie, jak czytamy w Ewangelii, każdy z nas ma przygotowane swoje miejsce. Niech nasza pamięć, którą wyrażamy obecnością, zaowocuje właściwym, owszem, nastawieniem do przyszłości, ale także wdzięcznością za przeszłość, która została odpiona krwią. Kompania, baczność! Na ramię, broń! Do nogi, broń! Kompania, spocz! Do salwy honorowej, trzema! Łąk! Za mną! Pan! Pan! Kompania, spocz! Kompania, baczność! Na ramię, broń! Prezentuj, broń! Na prawo, chodź! Thank you.